zalatanie w deszczu albo zalatanie w silniejszym wietrze niż macie w instrukcji obsługi, możecie pójść na rok do kicia. A nie żartuję, to jest jakby obecne polskie prawo. To się jeszcze zmieni, ale w tym momencie pilnujmy się. Nagrywa? Dobra. Dzień dobry moi drodzy, witam was po raz kolejny na tym jakże skromnym kanale. Dziś będziemy sobie mówić o temacie ważnym, o czymś, co prawdopodobnie każdemu droniarzowi gdzieś tam o uszy się w pewnym momencie jego kariery obiło, ale o takiej rzeczy, którą jednocześnie spychamy gdzieś na ten drugi koniec swojego mózgowia. To znaczy o to, że za latanie dronem możemy trafić nawet za kratki. Otóż to. W większości są to kary pieniężne albo jakaś tam konfiskata drona i pogrożenie paluszkiem, ale słuchajcie, w końcu ta pierwsza osoba dla przykładu będzie musiała ponieść szersze konsekwencje. A za co i na jakiej podstawie? Już wam mówię. Ano na takiej podstawie. Ustawa Prawo Lotnicze to jest jakby obowiązująca jeszcze ustawa, jest obecnie w projekcie nowa i niedługo wyjdzie, natomiast kiedy dokładnie nie wiem i póki tamte nie wyjdzie, obowiązuje nas ta stara. W tej ustawie mamy dwa zapisy, artykuł 211 i 212 ustawy Prawo Lotnicze, czyli za tak naprawdę łamanie przepisów lotniczych, co nam grozi. I teraz zanim powiecie, że drony to nie lotnictwo, tak, w polskim prawie drony są uważane za lotnictwo i czy nam się to podoba, czy nie, musimy się z tym pogodzić. I teraz jeszcze, zanim zaczniemy, słowem uzupełnienia. Nie każdy dron jest uważany za bezzałogowy statek powietrzny, za statek powietrzny, taki w prawnej formie. Część to są po prostu zabawki. Część... To jest zabawka. Podstawową funkcją... Czekajcie, znajdę pilota. Podstawową funkcją zabawki jest niekrzywdzenie swojego właściciela. Więc wszystko, co tak naprawdę zrobi wam kuku, jak włożycie palec albo spadnie, nie jest uważane za zabawkę i taką też nie może być. Nie masz siły. Na przykład to, czy coś jest zabawką, czy nie, określa producent i teoretycznie nie powinno nas to skrzywdzić, ale no to spróbujmy. Ała. No dobra, nie specjalnie boli. Tak więc o, to jest zabawka. Wszystko, co zabawką nie jest, podlega właśnie pod te nasze przepisy lotnicze, o których zaraz sobie powiemy. Tak więc nie przedłużając, zapraszam na materiał. Mam przed sobą wydruk ustawy Prawo Lotnicze i o ile nie znajdziemy tam słowa stricte dron, to przepisy są tak sformułowane, że jeżeli ktoś będzie bardzo chciał, to podciągnie was właśnie pod to. Przede wszystkim artykuł 211 ustawy Prawo Lotnicze. Kto wykonuje lot przy użyciu statku powietrznego nieposiadającego wymaganej zdatności do lotów lub niezgodnie z ograniczeniami określonymi w świadectwie zdatności do lotów? Dron się pisze? Pisze. Moi drodzy, świadectwo zdatności do lotów to nic innego, tylko instrukcja obsługi. Publikuje ją producent i producent określa, w jaki sposób możemy wykorzystywać dany model statku powietrznego, tak? Jakby... Rozumiemy. Jakby wszyscy się z tym zgadzamy. I teraz, jeżeli producent powiedział, że danego bezzałogowca nie można używać w deszczu, albo że maksymalny wiatr graniczny to jest 8 metrów na sekundę, czyli tam 30 parę kilometrów na godzinę, a wy latacie w wietrze, który przekracza tą wartość, podlegacie pod artykuł 211. O co tu chodzi? Stan techniczny. Jeżeli macie uszczerbione śmigła, jeżeli silniki chodzą tak jakby chciały, a nie mogły, łożyska są już rozwalone doszczętnie, a wy dalej wykonujecie takim dronem lot, podlegacie właśnie pod artykuł 211. Wbrew artykułowi 53 wykonuje lot z naruszeniem wymagań dotyczących ochrony środowiska przed nadmiernym hałasem statków powietrznych i zanieczyszczeniem ziemi, wody i powietrza. Hałasem. Z czym wam to się kojarzy? Sadzi, uprawia lub dopuszcza do wzrostu drzewa, krzewów a także hoduje lub wypuszcza ptaki stwarzające zagrożenie dla ruchu
statków powietrznych. Historia zna przypadki, w których ptaki doprowadziły do uszkodzenia samolotu, takiego dużego. Wbrew artykułowi 97 ustawy wykonuje lot lub inne czynności lotnicze, nie mając ważnej licencji lub świadectwa kwalifikacji lub niezgodnie z ich treścią i warunkami, to znaczy uprawnienia. Kiedyś mieliśmy świadectwo kwalifikacji, teraz mamy uprawnienia kategorii otwartej, szczególnej, certyfikowanej. Jeżeli latacie ponad swoje uprawnienia, dalej dotyczy to artykułu 211. Wbrew artykułowi 105 ustępu 2 ustawy wykonuje loty lub inne czynności lotnicze mimo utraty wymaganej sprawności psychicznej i fizycznej. To znaczy, jeżeli na przykład nie jesteście zdolni do lotu, bo zabrakło wam kciuków, tak? Amputowali wam ostatnio i a wy lataliście na kciukach, i nie bardzo możecie latać. Albo jesteście na gazie, albo jesteście na mocnym kacu. Tak samo tracicie zdolności psychiczne i fizyczne do odpowiedniego i odpowiedzialnego wykorzystywania statków powietrznych, więc wracamy i dalej podlegacie pod artykuł 211. Wbrew artykułowi 123 wykonuje lot próbny akrobacyjny nad osiedlem lub innym skupiskiem ludzi. Moim zdaniem tutaj możemy podciągnąć drony FPV, bo fantomem ciężko latać akrobacyjnie. Przeczytajcie dokładnie, jak obecnie można latać dronami FPV, żeby nie podpiąć się pod artykuł 211. I teraz zamykamy to wszystko. Czemu to podlega? Podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do roku. Ja nie słyszałem jeszcze, żeby przynajmniej w Polsce ktoś za latanie dronem trafił do więzienia. Do aresztu może, na wyjaśnienie i tak dalej, ale do kicia nie. Ale jeżeli chodzi o kary finansowe, te sypią się srogo. Także tutaj uważamy. Artykuł 212. Niech nie będzie to tajemnica. 5 lat. Kto, wykonując lot przy użyciu statku powietrznego, narusza przepisy dotyczące ruchu lotniczego w obszarze, w którym lot się odbywa. Strefy. Dron radar, takie narzędzie, polecam zainstalować na komórkę, jest darmowe. Tam można zobaczyć strefy lotnicze, jakie obowiązują w obszarze, w którym chcecie odbyć lot, wystartować dronem. Także instalujemy dron radar, robimy check-in, bo obecnie to jest obowiązek. Przekracza granicę państwową bez wymaganego zezwolenia lub z naruszeniem warunków zezwolenia. Nie latamy za granicę. Narusza wydane na podstawie artykułu 119 ustępu 2 ustawy zakazy lub ograniczenia lotów w polskiej przestrzeni powietrznej wprowadzone ze względu na konieczność wojskową lub bezpieczeństwo publiczne. Przyjeżdża sobie taki Trump, a teraz to chyba Biden, do Polski. Amerykańscy przyjaciele chcą, żeby zamknąć przestrzeń powietrzną, żeby tutaj nikt, ich prezydenta nie odstrzelił, albo żeby dron na niego nie spadł. Jedyne drony, które wtedy można spotkać w powietrzu, to Global Hawki chyba. Podlega karze pozbawienia wolności do lat 5. Tutaj już nie ma nic o grzywnie. Więc teoretycznie za latanie dronem w strefie, bo to jest najczęstszy powód łamania przepisów, latanie w strefach, w których ma nas nie być, podlegamy karze więzienia. I to na dzień dobry. Taka mała rada dla was, czego należy się trzymać. Zobaczcie, tutaj jest punkt 3, zakreśliłem. Jeżeli sprawca działa nieumyślnie, podlega grzywnie, karze ograniczenia na wolności lub pozbawienia wolności do roku. I jak was złapią, to nic nie wiedzieliście, że tu jest jakaś strefa, panie władzo, kochany. Tego, co mi wiadomo, a ostatnio wiem trochę więcej o takich prawnych rzeczach, bo postanowili mnie tutaj zatrudnić, to nowa ustawa prawo lotnicze jest obecnie tworzona, konsultowana i zawiera nowe przepisy, trochę bardziej aktualne. Będzie tam coś o strefach geograficznych i będą tam też srogie kary finansowe, ale takie srogie. Także póki co nie ma opublikowanej, więc nie mam wam o czym mówić, ale jak będzie, to na pewno tutaj o niej sobie też opowiemy. I teraz, żebyśmy się zrozumieli. Ja jestem gorącym zwolennikiem naginania przepisów, ale tak jak mówił to mój instruktor na prawo jazdy, lepszy kierowca, który świadomie łamie przepisy, niż taki, który łamie je nieświadomie. I tego się trzymajmy. Jeżeli już macie zamiar naginać pewne reguły, to dowiedzcie się najpierw, co w ogóle naginacie.
I oczywiście róbcie to tak, żeby nikomu i niczemu nie stała się krzywda, bo uwierzcie mi, pierwszy, który naprawdę solidnie narozrabia, będzie przykładem dla innych. Z tą sentencją was zostawiam. Jeżeli film się podobał, to fajnie, to ja się cieszę, bo w sumie po to to robię. Jakby były jakieś pytania, zapraszam do komentarzy. Ja się z wami żegnam i widzimy się w kolejnym odcinku. Mam nadzieję, że trochę szybciej niż ostatnio.